Ja myślę, że atmosfera to jest chyba podstawa naszej imprezy. To jest generalnie coś, co ludzi przyciąga tutaj do tego miejsca. Pogoda. Mamy po prostu to szczęście, że tyle lat, ile robimy, ktoś nad nami tam u góry czuwa. Zobaczyć takie, które no, część widać na drogach powiedzmy, no ale wiadomo, nie z każdym jest człowiek w stanie się minąć. Na imprezie najfajniejsze to chyba moje auto. Co ma takiego? No trudno powiedzieć, no ma coś w sobie. Coś, jak dziewczyny mają coś w sobie. Piękny samochód, wizualnie i dodatkowo super. Przygotowany technicznie do najcięższych zadań transportowych. Nowe możliwości, nowe wyzwania, nowy design, nowe rozwiązania techniczne, ale myślę, że o szczegóły to możemy spokojnie rozmawiać już przy naszych rozmowach indywidualnych. Natomiast zewnętrzny wizus tego samochodu jest naprawdę samochód, który jest samochodem do prac ciężkich, budowlanych, ale wygląda zarazem jak przepiękny samochód osobowy. Ja uważam, że to jest najlepszy samochód. Nie na darmo królowa szosy. Klimat tego auta, nie? Deska rozdzielcza, to wszystko. Człowiek się dobrze w tym aucie czuje po prostu. Nie? Nagroda polskiego trackera dla nas jest bardzo istotna, ponieważ jest to zwieńczenie naszego sukcesu z nowym modelem klasy S500, który jest w tej chwili, no, myślę, że najpiękniejszym samochodem na rynku, najbardziej skutecznym, ekonomicznym na dzień dzisiejszy. Nie sądzę, żeby konkurencja była w stanie sprostać jakby w bezpośredniej tutaj konfrontacji z nami. Jest to samochód, który wszedł praktycznie do pracy z marszu i nie mamy żadnych błędów tak zwanych młodzieńczych, tak? To co z reguły, jeżeli ktoś wprowadza nowy model, z tymi się borykamy, tego nie odczuwamy. Po prostu samochód, który jest zaprezentowany, wchodzi do pracy i pracuje i bez żadnych problemów. Także ta nagroda była dla nas bardzo istotna, to jest dla nas bardzo wielkie wyróżnienie. I najfajniejsze, że to odbywa się u nas na naszej imprezie. Naprawdę daje nam bardzo dużo takiego prestiżu, to na czym też również nam zależy, jako tutaj organizatorom tej pomorskiej misji.